Witam Was na kolejnym naszym spotkaniu Kolorowy Świat Malucha. Znajdujemy się w Bielskim Centrum Kultury, w Klubie Kultury Piast, Białej Podlaskiej. I będziemy dzisiaj robić takie kartki walentynkowe. Ponieważ zbliża się Dzień Świętego Walentego, jest to dzień, w którym osoby, które się lubią, przekazują sobie życzenia, wyrazy sympatii i często robią to za pomocą właśnie takiej kartki walentynkowej, gdzie piszą czy wierszyki, czy jakieś życzenia, czy jakieś wyrazy sympatii. I my dzisiaj sobie taką kartkę zrobimy. Proszę bardzo, ja tutaj bliżej pokażę, jak ona będzie wyglądać. U góry jest napis Walentynka, tu mamy piękne serduszko oraz kwiatuszki. I co nam będzie do tego potrzebne? Na pewno blok techniczny kolorowy mam. Mam też taki blok rysunkowy, są to też kartki kolorowe cieńsze, różnokolorowe. Może to być papier kserokolorowy też, jeżeli taki macie, bo nam będzie ten cieńszy, no łatwiej z niego wycinać. Ale jak nie macie takiego cienkiego, może też być taki techniczny kolorowy. Zaczynamy. Na początku bierzemy jedną kartkę z bloku technicznego i składamy ją na pół. Składamy ją na pół w ten sposób, że róg idzie do rogu, a tutaj przyciskamy i mamy taką książeczkę. I teraz kładziemy ją przed sobą w ten sposób, żeby ona się otwierała z prawej do lewej, tak jak zeszyt czy książka. I teraz robimy kolorowe tło na niej naklejone. Ja zrobiłam z różowego takiego koloru, bo na nim będzie bardzo ładnie wyglądać czerwone serduszko. Składam najpierw na pół. No. Przecinam tę kartkę. Mam się ładnie przeciąć. Trochę mi nie wyszło, to poprawię. Ja wybrałam taką kartkę kolorową, zwykłą, ale możecie tu wykorzystać różne papiery ozdobne. Na przykład taki holograficzną kartkę z bloku. Możemy na przykład, ja mam tu taką brokatową kartkę, właściwie gąbkę, też ona ma swoją grubość, ale też ładnie się klei i można ją nakleić. No i, ale wykorzystałam różowy. I teraz jak mam taki różowy, zobaczcie, on jest taki sam jak ten, a żeby był mniejszy, to ja sobie bokiem przykładam do tej kartki i zaginam. Tak, żeby odległość była mniej więcej taka sama z jednej i z drugiej strony. Teraz równo przykładam i odcinam. Tą kartkę przyklejam w ten sposób, żeby u góry zostało miejsce na napis Walentynka. Ja ten napis wydrukowałam, ale możecie na kartce po prostu sobie go napisać. Moja Walentynka, czy moja Walentynka dla Ciebie, to zależy już od Was. Krzywo mi się przykleiło jeszcze raz.
żeby ona się prosto przykleiła, trzeba dobrze przyłożyć. Od dołu dobrze jest zostawić miejsce też na wstążeczkę lub na inne ozdoby. Może macie koraliki takie przyklejane, to też bardzo ładnie wygląda. Ja mam taką wstążeczkę w kolorze fioletowy. Smaruję ją klejem i przyklejam jedną na dole. Ucinam. I jedną wyżej. Robię to w ten sposób, żeby jeszcze zmieścił nam się napis Walentynka. I też odcinamy. Mam taki gotowy napis Walentynka na białym papierze, ale może być i na innym. Tak, żeby już było wiadomo, co to jest za karteczka. Na razie moja karteczka wygląda tak, ale teraz będziemy naklejać serduszka. Nie wiem, czy pamiętacie, jak pokazywałam Wam, jak fajnie wyciąć serce. O, takie o. Jeżeli je macie, to można je jeszcze raz wykorzystać. A jeżeli nie, to jeszcze raz przypomnę. Takie serce wycina się z kwadratu. To jest na takie duże serce, ale przygotowałam sobie jeszcze taki mniejszy kartonik i jeszcze mniejszy. I teraz każdy z nich składam na pół. Od góry robię takie półkole, a od dołu taki dziubek. Możecie sobie najpierw narysować kształt ołóweczki. Mam jedno serduszko. Teraz tak samo składam drugi kartonik. U góry robimy półkole, a od dołu robimy taki dziubek. I mamy drugie serduszko mniejsze i jeszcze trzeci kartonik i z niego też wycinamy trzecie, najmniejsze serduszko. Jak mamy już takie trzy serduszka z kartonika, to teraz bierzemy czerwoną kartkę i odrysowujemy to największe. O, następnie wycinamy. Ja już takie serduszko wycięłam. Z czerwonego tego papieru wycinamy, odrysowujemy i wycinamy też mniejsze serduszko. Natomiast średnie serduszko, to proponuję, żebyście sobie wycięli z jakiegoś takiego błyszczącego czy kolorowego papieru. O. Ja moje serduszko mam z takiego błyszczącego papieru i teraz będę je naklejać. Jedno na drugie. Smaruję te srebrne serduszko. Przyklejam równiutko na czerwonym, a na nim jeszcze przyklejam czerwone. O, moje serduszko wygląda w ten sposób. Teraz przyklejam je na kartkę walentynkową. Pozostało nam zrobić kwiatuszki. Jak
zrobić takie przestrzenne kwiatuszki z papieru. Bierzemy karteczkę czerwonego papieru, takiego cienkiego, i składamy, ja składam na cztery części i robię kółeczko, wycinam kółeczko. Oczywiście, jeżeli nie potraficie wyciąć jeszcze kółeczka, to możecie je sobie najpierw narysować albo odrysować od czegoś. Znajdźcie w swoim otoczeniu coś okrągłego, niedużych rozmiarów i odrysujcie. O, takie właśnie niewielkie kółeczka. Ja wycięłam i teraz nacinamy je tak odrobinę. Tylko uważajcie, żeby nie przeciąć. Mamy już, każdy z nich ma takie ponacinane płateczki. Biorę po dwa. Za pomocą nożyczek zaginam rogi. Jeżeli nie potraficie za pomocą nożyczek, wykorzystajcie do tego kredkę lub ołówek. Można nakręcać te końcóweczki na okrągłą kredkę lub ołówek. O. One, chodzi o to, żeby były przestrzenne. Można też zrobić to pojedynczo. Jeszcze skupiłam te płateczki i teraz naklejam. Smaruję tu sam czubeczek, jeden na drugi. I już mam taki kwiatuszek. Jeszcze jeden. Naklejam na drugi jeszcze. Skulam te płateczki tak jak w prawdziwym kwiatuszku i mamy dwa kwiatuszki. Z zielonego kartonika wycinam listeczki. Listeczki są w kształcie takiej łezki. I teraz jak będziemy naklejać, nie naklejajcie całej powierzchni listka, tylko jego czubeczek z jednej strony i z drugiej strony. Tą nieprzyklejoną część można paluszkami tak pozginać w ten sposób, żeby te kwiatki były przestrzenne. Teraz przyklejam jeszcze te listeczki. Teraz przyklejam kwiatuszki. Też samą końcóweczkę, żeby te nasze płatki fruwały. A na koniec, o, proszę bardzo, w ten sposób to wyszło. A na koniec mam jeszcze takie kryształki błyszczące, samoprzylepne. I robię z nich środki dla moich kwiatuszków. O, i to tak wygląda. W środku natomiast możemy wyciąć białej kartki, ponieważ jak będziecie pisać życzenia jakimś flamastrem na szarym czy jakimś zielonym, może być i przecież inny kolor tej waszej kartki, często te napisy są niewidoczne. Dlatego proponuję wam, żebyście sobie z białej kartki wycięli taką kartkę do środka. Za pomocą tych nożyczek, takich ozdobnych,
robi jedną krawędź. Taką ozdobną. I żeby to ładnie nam tutaj wyglądało, to też przyjmę, żeby były ładne dookoła krawędzie. Na tej karteczce możecie coś narysować, możecie nakleić, może macie takie ozdobne dziurkacze z kwiatkami na przykład. I możecie nawyduszać takich fajnych kwiatków też, czy motylków i przyklejać motylków. Proszę bardzo, w środku też mamy taką fajną, ozdobną kartkę. Można też jeszcze dodać je w stążeczki. Jeżeli dla Was będą za trudne te kwiatuszki, to ja tutaj mam taką wersję łatwiejszą z bibułeczki. Pamiętacie, jak robiliśmy serca dla babci i dziadka, to wykorzystaliśmy taką zwykłą bibułkę szkolną, którą pocięliśmy na takie równe kawałki. Z każdego z nich zrobiliśmy kuleczkę. Jedna kuleczka, druga kuleczka. I te kuleczki będą takimi płatkami. Będzie potrzeba ich 4 lub 5 czerwonych. I jedną kuleczkę zrobimy żółtą. Będzie to środek naszego kwiatka. Wycinamy listki. I pokażę Wam na którejś. Może o na tej, z drugiej strony zrobię takie podobne. Czyli naklejamy listeczki niecałe. Tylko smarujemy końcówkę, przyklejamy z prawa, przyklejamy z lewa. Za pomocą paluszków robimy takie fajne zagięcia, o, żeby on był przestrzenny. I przyklejamy te nasze bibułkowe kuleczki. Cztery. A piąty będzie w środek. I taki kwiatuszek też będzie bardzo ładnie wyglądał. Chyba, że macie inne pomysły na zrobienie takiego kwiatka koło serduszka. Tutaj w środku też mamy taką karteczkę. Wykorzystałam też wstążeczkę, żeby tu jeszcze bardziej ozdobić. I ja myślę, że taka wręczona kartka osobie, którą bardzo lubimy, będzie taką pamiątką na długie, długie lata. Za dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia.